zaprasza na program. Słuchajcie, przede wszystkim chciałam podziękować, że obydwa ministerstwa zdecydowały się i właśnie tutaj w Łodzi odbywa się Narada Polskiej Dyplomacji, przede wszystkim w aspekcie kultury i tego, co mam nadzieję zadzieje się w Polsce i w Łodzi w 2022 roku. Nie ukrywamy, że liczymy, iż osoby, które dzisiaj przyjadą i będą normalnie obradowały w ramach takich statutowych czy rokrocznych obowiązków i spotkań, które się odbywają, tym razem w Łodzi, staną się naszymi ambasadorami. Ambasadorami, których koniecznie potrzebujemy, żeby sławić nie tylko Polskę, ale również i Łódź i w jakimś zakresie słać te pozytywne emocje związane z przekonywaniem społeczeństw, rządów danych krajów i osoby decyzyjne co do lokalizacji w Łodzi Expo w 2022 roku. Łódź to jest też szczególne miasto i nie tylko szczególne miasto ze względu na swoją historię i taką rzeczywiście bardzo bogatą i architektonicznie, i kulturalnie, ale też ze względu na aktywność Łodzi w ostatnich latach. Tutaj myślę, że podziękowania i gratulacje należą się pani prezydent. Mam nadzieję, że będziemy mogli z panią prezydent dalej współpracować na rzecz i promocji Łodzi jako miasta kultury, filmu, architektury, rewitalizacji, o której pani minister mówiła, ale też, że wspólnie uda nam się doprowadzić do organizacji Expo 2022 właśnie w Łodzi. Ja przede wszystkim ogromnie wierzę, chcę powiedzieć, w kandydaturę Łodzi jako miasto Expo i myślę, że Łódź może być rzeczywiście wspaniałym przykładem dla wielu miast na świecie, jak z sukcesem rewitalizować obszary zdegradowane, ale także jak w oparciu o kulturę i przemysły kreatywne budować strategię rozwoju. Ja muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, jak w ostatnich latach, z jaką konsekwencją Łódź tę strategię realizuje, w jaki sposób stawia na kulturę i przemysły kreatywne, jakie rozwija instrumenty i narzędzia, żeby wspierać przedsiębiorców w tych obszarach. Myślę, że bardzo pomocne są tutaj też uczelnie artystyczne. To jest w zasadzie drugie miasto poza Krakowem, w którym reprezentowane są wszystkie trzy typy uczelni artystycznych, bo i Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych i oczywiście Łódzka Filmówka. Życzę sukcesów i bardzo dziękuję też pani prezydent, bo rzeczywiście nasza współpraca, jeśli chodzi o realizację projektów z zakresu kultury, o realizację tych projektów dotyczących wspierania przemysłu kultury. Ostatnie wspólne przedsięwzięcie to Księży Młyn, który będzie akademickim, czy jest akademickim centrum designu, a więc instytucją, która ma na celu skoordynować promocję i działania edukacyjne wszystkich wydziałów projektowych w Polsce, a nieruchomość przekazana przez miasto.